Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Planet Craftera. Moi drodzy, przygotowałem sobie rzeczy pod kątem zrobienia egzoszkieletu i zaraz z wami sobie to wszystko tutaj ogarniemy. Zdjąłem wszystkie rzeczy poza samym plecakiem, żeby mieć tutaj nieco miejsca oraz zabrałem rzeczy, które będziemy potrzebować do budowy przedziału mieszkalnego, ewentualnie drzwi, żebyśmy nie musieli od razu zużywać naszych pojemników z tlenem, a mam ich 5. Jeszcze oczywiście weźmiemy sobie jakieś tam jedzonko i tak dalej, ale najpierw zróbmy sobie egzoszkielet. Te 3, proszę bardzo. Dzięki temu będziemy mieli bardzo dużo miejsca w tym ekwipunku, w wyposażeniu. Teraz możemy wrzucić sobie buty, jetpack, butle z tlenem i kolejno, myślę, właśnie nasze wszystkie chipy pod kątem naszego tutaj urządzenia, tak? Czyli żebyśmy mieli latarki i inne takie. Dobra. A mamy tak naprawdę wszystko, co najważniejsze. Teraz jeszcze, tak jak mówię, jakieś jedzonko musimy sobie wziąć. Myślę, że takie 2 fasolki powinny nam starczyć na dość długo i na pewno 2 wody jeszcze będziemy musieli sobie ogarnąć, jak najbardziej. Dodatkowo jeszcze, żeby nam to starczyło na dłużej, weźmiemy sobie 2 wody, weźmiemy sobie tutaj to wszystko i zjemy jeszcze, żeby mieć tak wszystko na 100%. Teraz możemy ruszyć tam, gdzie wskazuje nam właśnie ten punkcik na mapie. A drzewa mamy aktualnie w 60%, więc no, przez ten czas, jak będziemy eksplorować, podejrzewam, że ten etap terraformacji się wbije. Czy coś takiego najbliższego mamy do odblokowania? Wydaje mi się, że raczej nie. Chociaż nie, przepraszam, generator termojądrowy na pewno dzisiaj zagości, bo już jest 700 newtokelwinów. Jednostka UK. To będzie mikrokelwin chyba, z tego co widzę. A to milipascal. Okej, nie ma opcji, żebym to zapamiętał. Exploration! I jesteśmy sobie, moi drodzy, na tym biomie, który jest taki bardzo, bardzo kosmiczny. I kurczę, co ja tutaj widzę? Kwarc pulsarowy. Ja totalnie zapomniałem, że występuje tutaj naturalnie, taki, w takim naturalnym środowisku kwarc pulsarowy. No nie omieszkam go pozbierać. Szczególnie, że będziemy go potrzebować w bardzo niedługim czasie. I chciałbym sobie chociaż kilka takich generatorów zrobić. No kilka, chociaż 2 może w ten sposób. Wszystko będzie mi potrzebne na swój sposób. Naprawdę, nie wiem, ile czasu musiałbym poświęcić, żeby te wszystkie skrzynki opróżnić i zabrać je ze sobą do bazy. Naprawdę, zajęłoby mi to, podejrzewam, bardzo, bardzo dużo czasu. Tutaj mamy też 8. Okej. A tego to już totalnie nie pamiętam, ale z tego, co widzę, w kilku miejscach mamy też 8. Bardzo fajnie. Super stopy jakieś, coś. Super. Naprawdę, naprawdę super. Moglibyśmy sobie zawsze pozbierać tutaj z najbliższego otoczenia przedmioty. I generator termojądrowy właśnie nam się w tym momencie odblokował, moi drodzy. Dobra, zróbmy to sobie może... No nie, bo później mi zabraknie i nie będę mógł sobie tej bazy zrobić nigdzie, więc na teraz sobie zrobię tylko i wyłącznie dlatego, żeby sobie tutaj odzyskać trochę tlenu. I lecimy dalej. Postaram się skupić na kwarcu pulsarowym przede wszystkim, na żadnych innych rzeczach nie. Bo kwarc pulsarowy to jest coś, co akurat no jeszcze wydobywać za bardzo nie mogę. W sumie nawet później chyba wydobywać nie będę mógł. Ale chciałem go troszeczkę pozbierać, jak już tutaj jestem, bo faktycznie można gdzieś go spotkać, ale bardzo, bardzo, bardzo w malutkich ilościach, bo nigdzie mi się nie rzuca w oczy. O, tutaj mamy. Dzień dobry. A do takiego reaktora czy generatora potrzebowałem, z tego co pamiętam, aż chyba 6 kwarców pulsarowych? Czy 5? 5 albo 6. No dość dużo w każdym razie, nawet jak na późniejszą rozgrywkę. No chyba, że tych kwarców pulsarowych już sobie będziesz mógł tam, nie wiem, kraftować, robić i tak dalej, i tak dalej. Dobra, tu już nic nie widzę, tu już nic nie widzę. Tu jeszcze coś mamy, proszę bardzo. Mamy jeszcze jednego cave'a, swoją drogą, który nam się pewnie już teraz odblokował przy zeolicie, przy jaskini z zeolitem, który właśnie ma w sobie sporo też kwarcu pulsarowego, więc i tam będziemy mogli się wybrać bez żadnego problemu. Dobra, mamy już kilka sztuk. Jak to tam wyglądało? Przepraszam bardzo. Tak, 5. I do tego 4 super stopy, ale energia 1400. Niezła przepitka, nie żeby coś. I schodzimy, moi drodzy, jeszcze niżej. Do biomu z grzybami. Do takiego fioletowego czy różowego biomu wypełnionymi grzybami najróżniejszymi. A tutaj później nam się będą pojawiać wszelkiego rodzaju też larwy. O,
czy coś jeszcze? Chyba nie, a my zmierzamy w tamtą stronę, żeby uzyskać informację, co to kurcze jest. Chociaż ja w zasadzie już wiem, ale udaję, że nie wiem, spokojnie. Ja nie wiem, o co chodzi. Eksploracja, widzowie, normalnie na pełnej. To jeszcze sobie tylko byśmy odzyskali troszeczkę tlenu przy okazji. Na szybko. Chłop z powietrza normalnie. I sprawdzamy sobie, co mamy tutaj. Proszę bardzo, otwórz ołtarz strażników. 464-40, czy tam minus 464-40-97. I teraz nie pamiętam, czy to było typowo gdzieś tutaj, czy to jest tam, gdzie mamy super stopy. Absolutnie nie pamiętam, ale czekaj, jeżeli drugi koordynat to jest wysokość, to to będzie na tej praktycznie wysokości, a 97 to będzie gdzieś tamtą stronę. Nie pamiętam. W każdym razie zabieramy to sobie. Może ja sobie w razie czego, bo nie pamiętam szczerze powiedziawszy, gdzie to było, zrobię sobie screena i będę sobie miał tego screena, by się nie zgubić za bardzo. Rozmontujemy sobie z powrotem to. I czekaj, to będzie minus 464, czyli w zasadzie to będzie chyba tutaj. Czego mi się to cały czas podświetla? Już mi się to nie powinno podświetlać. Znikaj! Znikaj! Jeszcze pamiętam, że gdzieś tutaj na tym biomie była informacja. Być może właśnie tam teraz zmierzamy, bo to jakoś tak leciało po kolei, tak? Od pierwszej takiej, powiedzmy, że zagadki, poszlaki do następnej. O ile się nie mylę, było to gdzieś z tej strony. Co prawda to nie są kordy, na które mamy się udać, ale tak czy inaczej chciałem wam to pokazać. Chociaż nie, przepraszam, my tutaj mamy się udać. Właśnie tutaj. Dobrze. A w tym miejscu mamy notatkę, moi drodzy, od strażnika. Ta podziemna jaskinia jest błogosławieństwem dla nas, strażników. Jest wiele zasobów i znajduje się pod ziemią, co pozwala nam pozostać w ukryciu przed kosmosem. Ta planeta została wybrana bardzo starannie i teraz rozumiem dlaczego. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia budowy naszej osady i wypełnienia naszego przeznaczenia. Tylko nie wiadomo, jaki tu jest rok. Nie wiadomo, kiedy to było. Dobra, zaraz sobie wodę wypijemy. No i sam pierwszy jeszcze zrobimy sobie tutaj na szybciorka bazę, uzupełnimy sobie tlen. Cyk, cyk, z wodą poczekam do samego końca, żeby nie było tutaj sytuacji, że ją bezsensownie zmarnuję. I w tym momencie dajemy sobie nasz klucz strażników. I otwierają się wrota. Za każdym razem będzie mnie to jarało z racji tego, że to jest mimo wszystko bardzo świeże w grze. I nawet, że robię to w tym momencie drugi raz, to jaram się. Nie powiem, jaram się. Teraz mamy tajemnicze korytarze. Ja tutaj się tak cykałem w ogóle, nie? Że to jakiś kuźwa coś mi wyskoczy na twarz czy coś. Na szczęście nie. Po tylu latach, wszystkich cierpieniach postanowiliśmy opuścić naszą ojczystą ziemię. Idź jak najdalej, aby zbudować nowy dom. Daleko od terroru, daleko od walki, daleko od nich. Pozostawać w ukryciu i żyć jak, jak przez wieki. Starannie wybraliśmy miejsce, w którym moglibyśmy być bezpieczni. Zebraliśmy ostatnie z naszego gatunku na nasz największy statek i pewnej pamiętnej nocy wyjechaliśmy. Uciekają od niekończącego się nienasycenia bardziej niż oni sami. To jest w ogóle całkiem fajne te wiadomości. Najpierw uderzyło nas podobieństwo. Byliśmy prawie tacy sami. Nasi naukowcy powiedzieli nam, że to dlatego, że nasze ciała niebieskie były identyczne pod każdym względem. Więc nasza ewolucja, choć niezależna, była podobna pod każdym względem. To było jak spotkanie z kuzynem, o którym nigdy nie wiedziałeś. Bracia nazywali nas nawet, gdy zaczęli lądować na Trecha. Kilka statków kosmicznych, które zamieniły się w... Czekaj, woda. Kilka statków kosmicznych, które zamieniły się w dziesiątki i powoli nasze zmartwienia rosły. Nasze główne różnice kryły się głęboko w środku. Biologicznie byliśmy identyczni, ale nasze umysły zostały ukształtowane inaczej. Z powodu losu czy z natury? Faktem jest, że kiedy zdaliśmy sobie z tego sprawę, było już za późno. Tam, tam, tam! Teraz tak, tutaj mamy przejścia dwa. My musimy przejść najpierw sobie chyba tutaj.
mamy kolejny klucz oraz kolejne koordynaty. I te koordynaty, o ile się nie mylę, to są właśnie koordynaty tej wielkiej bramy, tam gdzie mamy aktualnie ekstraktory rudy pod super stopy. Właśnie. Teraz możemy przejść jeszcze tutaj i tu znajduje się statek. I to naprawdę przepotężny statek. Nie możemy za bardzo nic z nim robić, ale hej, wygląda przeepicko. Swoją drogą tutaj również nie możemy korzystać z jetpacka. Jakby ktoś się zastanawiał, Liaju, dlaczego nie podlecisz bliżej? No bo kuźwa, nie mogę. Ale wygląda to naprawdę, naprawdę kosmicznie. Kosmicznie. Dobra, niski poziom tlenu. Jeszcze chwilkę poczekamy, żeby do ostatniej chwili sobie tutaj go nie zużywać. Dobra, pyk. I lecimy dalej. Oczywiście stąd już klucza strażników zabrać nie możemy. To jest w tym momencie zablokowane. I teraz musimy udać się właśnie wyżej. Prawdopodobnie, o ile się nie mylę, na kordy odpowiadające tej wielkiej bramie. Tam właśnie znajdziemy kolejną część prostorej, starożytnej, tajemniczej cywilizacji. Nie wiem, dlaczego tak dziwnie to powiedziałem, ale po prostu chciałem się wczuć w klimat, wiesz. Wyszliśmy chyba drugą stroną, ale to dobrze się składa, ponieważ pierwszy raz w drugim sezonie Planet Craftera możecie zobaczyć przepiękny, majestatyczny, olbrzymi wodospad. Wygląda naprawdę, naprawdę kozacko. I to była też jedna z lokalizacji, która chodziła mi po głowie przy okazji budowania jakiejś takiej, wiecie, mega bazy. Ale zobaczymy, jak to się, że tak powiem, wszystko rozwinie w przyszłości. No wezmę, no wezmę. Super stopy. Mutageny, żeby nie kraftować, zawsze spoko. Chociaż kilka mutagenów między poprzednim a tym odcinkiem udało mi się wytworzyć. Więc nie jest źle. Przynajmniej coś tam będę mógł bardziej sobie podziałać. Być może jakąś rakietę z roślinnością, czy tam z nasionami sobie wyślemy. A proszę, a tu mamy kwarc pulsarowy. Jako, że zbliżamy się jakkolwiek do bazy, bo najpierw tak czy inaczej zahaczymy sobie o bazę i do niej wrócimy, możemy przy okazji zebrać sobie troszeczkę osmu ze sobą, innych rzeczy, których na przykład nie wzięliśmy, bo czemu by nie? Jakieś tutaj nawet te lirmy, dawaj te super stopy, niech będzie. Dobra, to wszystko, co mogę zebrać. Zróbmy jeszcze na wszystko przedział mieszkalny, żeby nie zmarnować naszego kolejnego pojemnika z tlenem. I wracamy do bazy. Teraz możemy wrzucić sobie tutaj wszystkie przedmioty, poza ewentualnie właśnie kwarcem pulsarowym, który moglibyśmy wykorzystać, bo mamy idealną ilość, by zrobić sobie nasz pierwszy generator termojądrowy, który akurat postawimy sobie normalnie w bazie, bo wygląda przekozacko i ten pierwszy wydaje mi się, że powinien gdzieś sobie tutaj stać i pokazywać nam, że hej, naprawdę zaawansowaną bazę i zaawansowane źródło zasilania. Ale najpierw zobaczmy, ile mamy energii dostępnej na teraz. 1,50. Oj, panie, panie, panie. Tu trzeba coś z tym zrobić. Dobra, z tego co pamiętam, lubiłem sobie ustawiać na przykład tutaj te generatory. No bo hej, mamy tutaj fajną przestrzeń pod to. I proszę bardzo, nasz pierwszy generator ląduje tutaj. Ląda epicko. Mamy teraz 1486 dostępnej mocy. Która oczywiście bardzo szybko się skończy w momencie, kiedy zaczniemy ładować więcej na jakichś wierteł i tym podobnych. Ale mimo wszystko mamy zapas mocy, co mi się bardzo podoba, bo serio, zaczęło już naprawdę mocno brakować, a te wszystkie reaktory jądrowe, no, zwyczajnie nie dawały już rady. Dobra, lirmy sobie tu odłożymy, mutagen w sumie weźmiemy razem z nawozem do naszego laboratorium, to mamy w dalszym ciągu pod bazę. Rozszyfrujmy sobie w ogóle chip z ciekawości. Mikrochip dekonstrukcja T2. O, teraz będę mógł sobie dekonstruować te rzeczy, które były w tych różnych wrakach, gdzie pokazywało, że hej, musisz mieć mocniejszy, lepsiejszy mikrochip. Ua. No to będzie trzeba się tam w takim razie wybrać. Oj, kolejna. Kolejny pojemnik z tlenem również się znalazł. Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Dobra, czekaj, tam jeszcze potrzebuję zeolitu, prawda? Tak jest. Czekaj. Cyk. I ulepszamy sobie mikrochip destrukcja T2. Tak jest. Mamy to.
Mam tylko nadzieję, że mogę w razie czego... Tak, mogę, normalnie mogę. Pomyślałem przez chwilę, że na przykład będę musiał mieć jeden chip i drugi chip, ale to by było trochę bez sensu, bo on jest na tyle zaawansowany, że powinien, że tak powiem, dwa poziomy, nie wiem, maszyn obejmować, tak? A nie tylko jeden. Tutaj jedną ze skrzyń będzie trzeba zamienić na coś innego. Na razie wrzucimy sobie tutaj po prostu te rzeczy. Weźmiemy tylko ze sobą pojemnik. Jedzenie możemy sobie uzupełnić. Oraz wodę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I teraz w takim razie lecimy do kolejnego miejsca, by użyć klucza strażników. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz a propos tego, że na przykład w tym wraku właśnie mieliśmy takie szczątki zaawansowane do rozebrania, w tym pierwszym, powiedzmy, w tamtej pierwszej lokacji, w tym dużym chyba też, generalnie w każdym wraku tak naprawdę. I zastanawiam się, co z tych jakby przedmiotów będzie leciało, czy po prostu rzadsze surowce na zasadzie, nie wiem, właśnie superstopu, czy jakichś może jakichś podzespołów jeszcze dodatkowych, coś, nie wiem, co tam mogłoby być, ale podejrzewam, że może mieć to związek z tą płytką taką drukowaną, coś jakieś takie tego, to co dopiero później odblokujemy. O mój Boże, ile tutaj superstopów, Wyciągnijmy sobie tutaj wszystko dodatkowo. Żebym tylko nie sfejlował, to muszę sobie od razu postawić za pamięci przedział mieszkalny. Teraz wszystko resztę możemy sobie tutaj wyrzucić. Poza oczywiście kluczem strażników. Ciekawe, czy można by było klucz strażników walnąć do niszczarki. Pewnie by można było, bo wątpię, że tutaj by się twórcy przed tym uchronili, ale szczerze nie będę tego sprawdzał. Nie. Ja chcę wam pokazać te wszystkie miejsca, także ja tego robić nie zamierzam. Dobra, uzupełnijmy sobie tlen. O, nie pamiętam, czy tam na dole jestem w stanie budować. Chyba jestem w stanie. To sobie rozbierzemy. I lecimy, moi drodzy, w to miejsce. Właśnie, tak. I tutaj dajemy nasz kolejny klucz strażników i otwierają się przed nami wielgaśne, tajemnicze wrota. Od razu wchodzimy normalnie jak do siebie. I mamy normalnie pozostałość starożytnej cywilizacji. To jest mega fajne, że jakby z jednej strony nie ma tutaj typowo kosmitów, tak? Tak jak to twórcy mówi, że tak jakby nie będzie tutaj typowo kosmitów. Ale mamy motyw po prostu jakiejś starożytnej cywilizacji, która no swoją drogą całkiem ładnie tutaj się urządziła, co nie? Okej, a tutaj będziemy mieli kolejny klucz. Bez koordynatów oczywiście, ale tych kluczy, z tego co pamiętam, będę potrzebował sporo, by otworzyć kolejną przestrzeń, w której coś tam było ciekawego, tylko teraz do końca nie pamiętam, czy jakiś schemat tam był, czy coś. Przepiękna ścieżka normalnie, no budowniczy normalnie tutaj na najwyższym poziomie, nie? I patrzcie na to. To za każdym razem będzie dla mnie epickie, nie? Serio. Szkoda, że nie mogę używać jetpacka tutaj, ale to wygląda super. Ciekawe, czy coś jest w środku, bo wcześniej pamiętam, że chyba były jakieś skrzynki, ale stuprocentowej pewności nie mam. Na pewno nie jestem w stanie tutaj nigdzie wejść. Okej, czekaj, może z zewnątrz. Z zewnątrz pamiętam, że można gdzieś tutaj było się dostać, ale czy to było tu? Nie. Jestem pewien, że gdzieś w środku budynku znajdowałem jakieś skrzynki, albo mi się po prostu to źle kojarzy. W ogóle właśnie, czy ja mogę tutaj sobie budować? Nie mogę, właśnie, to jest ten problem. Na szczęście mamy aż 5 pojemników z tlenem, więc postaram się tutaj szybko to wszystko ogarnąć. Wejdziemy sobie tutaj i tutaj nie. Ach. A tutaj też nie, kurczę, wydaje mi się, że odwiedzałem tutaj te przestrzenie. Czekaj, może tędy. Dobra. Tak jest. Dobrze. O, filtr powietrza, no proszę. Nie pamiętam, czy filtr powietrza przypadkiem nie powodował,
że jakby tlen wolniej jeszcze mi uciekał. Czy tam powietrze. O! Larwa! Jej! Nawet, że jeszcze w zasadzie nie odblokowałem wielu rzeczy, to mam przynajmniej odblokowaną, czy tam zebraną larwę. Dobra, drenaż orbitalny, lalala, musicie to przeczytać, bo ja nie mam czasu, niestety, przepraszam, spauzujcie sobie film, ja lecę dalej. Ja już to czytałem kiedyś, a teraz muszę się niestety spieszyć. Zobaczcie, słońce normalnie pod ziemią, tak o... Fajnie, nie? Zarąbiście. Potęga słońca, znaczy dobra, może to nie jest typowo słońce, no ale ej, na pewno jakieś źródło energii. Czy jestem w stanie to jakoś zejść? Dobra, muszę zejść tędy, żeby się nie zabić. Bo byłoby szkoda w każdym razie. Przechodzimy tutaj. Tam byliśmy, tu byliśmy, czyli idziemy sobie teraz dalej tam. Właśnie, to jest tędy. Tutaj było jakoś przejście, tylko którędy? Którędy? No, chyba nie tu. No, raczej nie. Oj. To musiało być w takim razie od środka tutaj tego budynku, tylko coś musiałem przeoczyć. Czekaj. Nie? Czas działa na moją niekorzyść, bo jak byłem tutaj pierwszy raz, to eksplorowałem sobie bez najmniejszego stresu, bo miałem nielimitowany tlen. A teraz go nie mam. Czekaj, a to nie jest tak, że muszę tędy też przejść dookoła? Nie wiem, zaraz sprawdzę. Tak, tędy mogę przejść, dobra. Totalnie przeoczyłem dość istotną swoją drogą rzecz. Okej. Tutaj mamy kolejne właśnie koordynaty. No tak, dobra, szybko zdjęcie. Normalnie, cyk, mamy to. I to było, z tego co pamiętam, w części mapy, której jeszcze nie byliśmy, przynajmniej jeżeli chodzi o drugi sezon. Ja wiem, gdzie to jest na szczęście, więc nie muszę specjalnie tego jakby sprawdzać, nie muszę patrzeć na te kordy. I to było w takim miejscu, że no, ciężko byłoby to tak naprawdę znaleźć. To jest całkiem spoko ukryte, tym bardziej, że nie jesteśmy w stanie tak jakby tego znaleźć do momentu, aż nie znajdziemy chociaż tego pierwszego klucza i nie zbadamy tych pierwszych kordów, więc to jest o tyle fajne, że to się odblokowuje krok po kroku, tak? Czyli nie wiem, nie odwiedzimy czegoś w jakiejś złej kolejności, załóżmy, czy coś. Ciekawe, czy zdążę wyjść stąd i ogarnąć sobie... O mój Boże, gdzie to jest? Chyba nie zdążę, bo tu jeszcze schody tutaj, oj, jeszcze tutaj. No wyjść z tych podziemi jest dość ciężko, nie? Nie, raczej nie zdążę, będę musiał zużyć tak czy inaczej. Okej, dobra, cyk. Pozostały mi 3. Mogę sobie uzupełnić tlen zaraz przed wejściem do następnej lokacji, to na pewno. Wodę jeszcze tutaj mamy, jedzenie mamy, więc luz. Myślę, że jakoś damy radę. Lećmy zatem w tamtą stronę. Dokładnie nawet chyba chodzi o tamtą górę. Ile się nie mylę. O, a tutaj mamy szczątki satelity, których jeszcze nie widziałem. U kurcze. Pręty, panie, pręty. Pręty. Biorę. Mutagen T3. Okej. To jest coś, co akurat będę potrzebował później pod kątem chyba ryb. Jest to dla mnie na tyle nowe, że tutaj już w późniejszym etapie gry faktycznie wszystko będę poznawał kompletnie na nowo, ale bardzo mi się to podoba. A dzięki temu, że przebrnąłem, czy teraz brnę od początku przez całą grę, całą rozgrywkę, wszystkie etapy, no to jakoś tak bardziej myślę, że będę ogarniał w późniejszym czasie. Mam nadzieję. I teraz właśnie, tutaj potrzebowaliśmy... Kurczę. Potrzebowaliśmy tutaj... właśnie, gdzie... O, to tu było! Dobra, mam! I właśnie 3 klucze, które zdobyliśmy w tamtej lokacji, potrzebowaliśmy władować tu. I teraz patrzcie to! Normalnie cała góra się chowa, nie?
kozak. A, dobra, wypijmy sobie wody. Jeść jeszcze nie muszę. I zanim tutaj wejdziemy, robimy sobie właśnie ten przedział mieszkalny. Bo później nie będę mógł budować. No, chwilę to trwa, zanim to się schowa, nie? Dobra. Tlen uzupełniony. W razie czego mogę wziąć to ze sobą, bo może będziemy akurat mogli to budować, ale z tego co pamiętam właśnie chyba nie. To jest tak specjalnie zrobione, że te strefy są tak jakby wyłączone z użytku, jeżeli chodzi o budowanie. W sumie nie wiem dlaczego, chociaż nie, czekaj, mogę. Okej, tutaj akurat mogę jeszcze. Zobaczymy jak będzie później. Wydaje mi się, że tam dalej już nie będziemy tego mogli robić. I powiem wam, jako że nie mam jeszcze drzew na tym świecie, na tym konkretnym save'ie, no to kurczę, no patrzcie, tu jest normalnie życie. I to jest w ogóle też ciekawe, zobaczcie to. I pomyślcie sobie w ten sposób. Dostaliśmy się tutaj, pomimo tego, że nie mamy jeszcze drzew jakby nigdzie indziej na planecie. Ale tak jakby tutaj jest taka oaza. Jestem ciekaw, czy ta oaza normalnie istnieje cały czas, bez względu na to, co się działo na planecie. Bo to jest tak, wiecie, tutaj odkryte i w ogóle... Ciekawe, nie? Bardzo ciekawe. I zobaczcie, kurde, to. No architektura w najczystszej postaci, panie, na pełnej. Dobra, mogę tu budować? Mogę! Let's go! Okej. To, że tak powiem, ułatwia mi sprawę. A totalnie nie pamiętałem, czy mogę tutaj budować, czy nie. Może, może ja sobie tu bazę w ogóle zrobię, co? Mamy całkiem sporą przestrzeń, ej. Czemu by nie? Dobra, zróbmy sobie przedział mieszkalny. Szybkie chłyps, chłyps. Normalnie tlenu. I potrzebujemy znaleźć chyba 5 aż kluczy. Z tego co pamiętam, ale wystarczy, że sobie wbijemy na każdą z tych platform. I po kolei sobie te wszystkie klucze poznajdujemy. Dobra, mamy jeden. To jest takie, mówię, dodatkowe utrudnienie, że nie możemy tutaj w żaden sposób używać jetpacka, co nie? Bo normalnie moglibyśmy sobie na przykład podlecieć i spoko. A tutaj w tych strefach jetpack jest zwyczajnie nieaktywny. Więc trzeba naprawdę uważać, żeby przypadkiem gdzieś głupio nie spaść. Dobra, tutaj mamy drugi klucz. Trzeci był też gdzieś tutaj na ziemi, z tego co pamiętam, w sensie na tym niższym tutaj poziomie. O, ale nie mam teraz 100% pewności. Wiem, że go chwilkę szukałem, więc to nie było takie od razu, że o, dobra, wiem gdzie jestem, wiem co mam znaleźć. Tutaj mamy schody i tutaj mamy schody. Dobra, przejdźmy sobie tędy. Tutaj, być może to tutaj gdzieś było, nie? Tu. Okej. Tu byśmy chyba przeszli też tymi schodami, albo to jest jeszcze inna część. Ciężko powiedzieć. Dobra, tutaj mamy jakby ślepy zaułek, powiedzmy. Przechodzimy tutaj. Tu możemy się wspiąć, ale najpierw pójdźmy jeszcze tędy. Tam byliśmy chyba tak, dobra. Wspinamy się tutaj. Mamy kolejny klucz, to już trzeci. Teraz możemy przejść. W sumie nie możemy tędy przejść, czekaj, luknę. Luknę, gdzie jeszcze te klucze były? Tam może jest? Chyba tam jest, bo tam się coś takiego niebieskawego kręci, więc dobrze kojarzyłem, że gdzieś tam to jest. Tylko teraz weź to, kurde, znajdź. Czekaj, to jest tutaj. Z tej strony. Tutaj, wow. Nie mogę wskoczyć. Dobra, parkour. Parkour! Dobra, nieważne, nie było tematu. Idzie. Wszystko jest pod kontrolą. Kurczę, nie widzę teraz tego. Gdzie to było? Jest tak wszystko zarośnięte, że naprawdę ciężko jest to znaleźć. Dobra, już. No z góry to widziałem, to było gdzieś tu, albo gdzieś tu. Pokaż mi to. Tutaj wziąłem stąd?
Nie, stamtąd jeszcze chyba nie wziąłem. Czekaj, czekaj. Czekaj, czy mi się wydawało po prostu, czy co? Może mi się wydawało. No dobra. Tam na pewno mamy jeszcze jeden, ale to będą cztery. Nie pamiętam, czy przy wejściu gdzieś był piąty. Jestem w stanie tu jakoś zejść. Czy nie za bardzo? O mój Boże, dobra, może ja zjem w razie czego. Oj. Nie rób głupot, Liaju. Nie rób. Ale nie mogę się powstrzymać. Dobra, okej. Okay. Mamy kolejny. To może tego widziałem? Nie. Jakoś tak. Jakoś tak mi się dziwacznie przebił, jakby tutaj jeszcze był jeden z tej strony. Dobra, zaraz wyjdzie. Jak podejdziemy pod drzwi. Może akurat jeden będzie tutaj. No nie. I tutaj potrzebujemy pięciu. No właśnie. Kiedyś żyliśmy. Ja. Dobra, cztery dajemy tutaj. W takim razie, gdzie jest ten ostatni? On musi być gdzieś z tej strony. To jest... Ja go tu widziałem. Czekaj. Może tam jest? Nie, tam byłem? Kurde, już nie wiem, gdzie byłem, gdzie nie byłem. Poczekaj. Czy to jest tamto miejsce? Tu mamy jedno, tu mamy drugie. Tu mieliśmy... trzecie. Bu. Nie, tu było jedne, drugie, trzecie, czwarte. No to tu gdzieś musi być piąte. No nie ma opcji. Ja to wcześniej chyba widziałem. Kątem oka jakoś. Tylko teraz jak zszedłem, to nie jestem w stanie tego znowu zlokalizować. No 100%, nie? No 100%. Albo gdzieś to było tutaj na dole może. Mam cię! Dobra, okej. Okay. Czyli jednak to było tutaj na dole. Bo już myślałem, że coś pominąłem tutaj na górze. Okej. Okay. Mamy 5 kluczy, więc teraz będziemy mogli otworzyć sobie te wrota. Ha. Przepięknie. No i tutaj zobaczycie, co znajdziemy. Zobaczycie, co znajdziemy. Kto jeszcze nie grał w tą grę, to myślę, że będzie może nawet i pozytywnie zaskoczony. Ale fajne drzwi, nie ma co. Przepięknie to wszystko wygląda. Tyle życia tutaj jest. Zium, schowało się, dziękuję. Okej, idziemy dalej. I co, moi drodzy, mamy przed sobą? Złote motyle. Złote, rozumiecie to? I dwie złote skrzynie i jeszcze kolejna wiadomość. Po raz kolejny na nasz naród spada nieszczęście. Jeśli prognozy się sprawdzą, meteor, uderzy w planetę już za kilka dni. Miasta, które zbudowaliśmy, splendor, który stworzyliśmy, upadną. Nasza sztuka, tradycje, odkrycia i życie znikną. Znowu nadciąga zniszczenie, ale tym razem nie uciekniemy, jak robiliśmy to wiele pokoleń temu. Jaki jest sens uciekać, gdy zgon goni cię tak energicznie? Nasz los jest akceptowany. Jesteśmy dumni z tego, kim byliśmy. Pozostaliśmy wierni naszym wartościom. Nasza historia zniknie pod popiołem płomieni i kurzu. Jak życie motyla, piękne i ulotne. Czas spotkać nasz koniec. Ostatnia wiadomość od strażnika i cywilizacji, która tutaj była. A tutaj znajdujemy motyl, złota larwa. Oraz złota figurka, złote nasiono. Pręty, kurde mać, ile tutaj dobra. Ile tutaj jest dobra. To przechodzi normalnie ludzkie pojęcie. I grzybnia kolejna, zarąbiście, super, biorę. Okej, okay, mamy jeszcze 3 sloty. A w zasadzie zaraz będziemy mieli 4. Więc spoko. Okej, okay, zużyjmy sobie tutaj to. Zużyjmy, już nie mamy wody, dobra. Myślę, że tak, zostawimy sobie może super stopy. Weźmiemy ze sobą nasiona i sadzonki. Okej. Okay. To jest coś, czego wytwarzać nie mogę. Coś, co mogę głównie znaleźć, więc... Tak. I może na razie larwę tutaj zostawię, no bo ej, jeszcze na razie larwami się nie bawię, ale złote motyle biorę, panie. I to chyba wszystko, co nie? Tak.
Pięknie to wygląda. Przepięknie to wygląda. Dobra. Pora wracać. Ale tutaj zostawimy sobie ten przedział mieszkalny. Bo i tak nie mogę go zabrać, bo nie mam miejsca w ekwipunku. Więc sobie tutaj zostanie. Może kiedyś tutaj wrócę. Pewnie na pewno tutaj wrócę. Teraz musimy szybko dostać się z powrotem do domu. Ponieważ moja woda jest na wyczerpaniu. Moje nawodnienie. A niestety nie mam jeszcze takiego filtru, żeby sobie po prostu napić się wody z jeziorka na przykład. Także będzie walka z czasem. Coś czuję, że nie dam rady. Będzie ciężko. Będzie, kurde, ciężko. Jedyne, co mogę zrobić, schować sobie tutaj, kurde, nie mam nawet miejsca, schować sobie tutaj większość rzeczy. Zrobić to tak. Dobra, tutaj zachować super stop, ok. I tylko nie klikać guzika, bo to sobie tutaj będzie, ok? Jak zginę, to sobie po to wrócę. To jest najlepsza rzecz, jaką na teraz mogę zrobić, bo raczej bym nie dotarł, odliczając ten czas, który teraz nawet poświęciłem. Nie, zabrakło mi tu pewnie dosłownie chwilki, nie? Bo to lecę maksymalnie tu. Nie, podejrzewam, że umarłbym dosłownie przy samej bazie. Albo bym jakimś cudem zdążył, ale mała na to szansa. Wolałem nie ryzykować. O nie, ciemno mi się przed oczami robi. No i zginąłem. Nawet nie straciłem tych rzeczy za bardzo w ekwipunku. Nie gadaj, że ja jestem tu. Ale dobra, czekaj, w sumie mam życie, mam wody, o wiele więcej, tlenu, luz, dam radę. Nie żeby coś, ale zginę ponownie, tylko przerzuciłem teraz rzeczy tutaj. Bez kitu! Zbyt daleka droga, żeby na tym jednym zbiorniku polecieć. Serio. Ej, come on, tak blisko bazy, nie? Może jakbym nie zrobił Nie, bo ryzykowałem wszystko. Okej, dobra, super. One more time! Tylko teraz zaś z wodą będzie problem. Moja jedyna nadzieja to to, że zdążę do przenośnej bazy, którą postawiłem kiedyś tutaj. I jest tam chyba pozostawiony rzemieślnik. Przynajmniej nie pamiętam, żebym go stamtąd usuwał. Więc jeżeli dotrę chociaż tutaj, powinienem się jeszcze uratować. Ale będzie to na ostatnie chwile, dosłownie. Come on, nie mogę się wydostać stamtąd. Jakaś klątwa normalnie. No. Oj, będzie ciężko. Super, auto rzemieślnik, bardzo mnie to cieszy. Ja tu walczę o życie, mordo. Halo? Jezu, tam. Dawaj, mordo, dawaj. Dasz radę. Let's go. Dobra, jestem, mam wodę, mam ten, dobra, robię wodę. Robię, nie, pojemnik mogę zrobić, jaką wodę, co ja chciałem, nie mam lodu. Dobra, ale jestem tutaj, ej, powinno mnie zrespić tu, żeby znowu mnie nie respiło tam. Jak nie ginąłem, to nie ginąłem, jak ginę, to kuźwa po kilka razy, nie? I znowu ciemno przed oczami mi się robi. Dobra, jestem tutaj. Uff. Tym razem na pewno dam radę, okej? Okay? Na pewno dam radę. Tlenu mam dużo, wody mam w miarę dużo. Życia też. Dam radę. Ja pitole. Serio, najbardziej nie chciałem po prostu stracić tych wszystkich rzeczy. Nawet części z nich, bo pewnie straciłbym coś cennego. Chociaż wiem, że gra chyba ma jakiś priorytet na przedmioty takie bardziej pospolite. A te takie super cenne, wyjątkowe i tak dalej. Ale wiecie. Wolałem nie ryzykować. I wreszcie po kilku latach wróciliśmy do bazy. Okej, okay, super. Cieszę się, że wreszcie udało mi się wrócić. Mamy też trochę nawozów T2, co bardzo mnie cieszy. Tu sobie odłożymy całą resztę, tak czy inaczej. Jakieś tam nasiona, nie nasiona, złote nasiona, to też jest super. Mamy tego naprawdę sporo. Teraz ja muszę ogarnąć ekwipunek. I tak swoją drogą w ogóle patrzcie, jesteśmy już w 10% owadach. Nice. Także ogarniemy sobie tutaj to wszystko i więcej w następnych odcinkach. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do samego, trzymajcie się i pa pa.